Krzysztof Liszcz, lekarz-psychiatra, rodzic adopcyjny i zastępczy czworga dzieci, z których troje obciążonych jest m.in. FAS, czyli alkoholowym zespołem płodowym. Temat tej choroby stał się także tematem jego pracy doktorskiej. Razem z żoną Kasią wspierają rodziny zastępcze, szczególnie te borykające się z ciężkimi problemami. Co to dla Ciebie znaczy być dobrym człowiekiem? No, taki był stary aforyzm upowszechniany przez anonimowych alkoholików, który mi bardzo pasuje. Żyj i pozwól żyć, to znaczy żyj na ile możesz swoją pełnią, ale też rób wszystko, żeby inni mogli wokół Ciebie z tego korzystać, czyli nie umniejszaj ich praw, nie manipuluj nimi, nie wpływaj na nich w sposób jakiś skryty, szanuj ich, no, w miarę możliwości i siebie też. A jeśli oni są źli? Z perspektywy już tam, powiedzmy, długości życia, nie sądzę, żebym się dał złapać na taki koncept, że są źli ludzie. Jeśli już się dzieje coś, co nazywamy złem, to też ma wymiar trochę międzypokoleniowy. Na przykład może być takie zło, które pokutuje w danej rodzinie, w danym miejscu, w danej jakiejś takiej orientacji, na przykład nie ufa innym. Taki przekaz może być przekazem w rodzinie obecnym od wielu pokoleń. Albo my jesteśmy najważniejsi, albo jesteśmy lepsi. Przecież takie przekazy powodowały wariactwa całych społeczeństw. I obyśmy my się ustrzegli tego, no, ostatnie wydarzenia z tymi napisami na stadionach. No, niby coś niewinnego, nie można nawet ukarać, bo to nie zagrażało bezpieczeństwu, tylko było niesmaczne, chamskie. Także myślę, że zło ma swoje korzenie. Prawdziwym złem jest chyba jedynie to, jeśli ktoś celowo nastawia czy nastraja innych przeciwko sobie i ma w tym jakiś inny, ukryty cel. Czy ty jesteś świętym czy nawróconym grzesznikiem? Kim bardziej? W kategoriach religijnych, no to wszyscy jesteśmy grzesznikami. Natomiast czy nawróconym? Chyba nawróconym, bo przynajmniej na drodze do nawrócenia, bo no, na przykład takim dowodem na to nawrócenie to jest to na przykład, że u nas, to już powiem może troszkę za żonę, Kasię, że na przykład odległość między ślubem cywilnym a kościelnym nie wynosiła 7 godzin czy 7 dni, tylko 7 lat. No ale myśmy byli niewierzący na starcie do małżeństwa. Więc w pewnym sensie nawróconym, czy szukającym. Kiedyś nie szukałem, a potem jakoś próbuję szukać. A na jakim etapie tej drogi pojawiła się myśl, żeby zaadoptować dziecko? Decyzja o adopcji dziecka w większości, i u nas chyba tak było, pojawia się w wyniku pożegnania się z przekonaniem, że będzie się miało własne. Przyjęliśmy dziecko, które nie miało szans na adopcję, bo już było dość wiekowo zaawansowane, bo miało równie 5 lat i było chłopcem. I główna motywacja była taka, że jeśli nikt, no to może my. Ale wasz pierwszy syn to był też pierwszy krok. To był taki trochę rozkrok, dlatego że kiedy myśmy już podjęli decyzję o jego przysposobieniu, to ktoś wykonał przecinek i powiedział, no tak, ale on jeszcze ma głęboko upośledzoną młodszą siostrę, ale ponieważ państwo już jego adoptujecie, to w tym momencie zerwaliście więź prawną z nią i ona już was nie interesuje, bo on jest wasz, a ona jest tamtych, prawda? A jak zareagowaliście na to? No myśmy kupili to jako, no to jednak władza w cudzysłowie adopcyjna to mówiła, że mamy sobie dać z tym dzieckiem drugim spokój, bo przecież musimy się skupić na potrzebach i na wzrastaniu tego porzuconego 5-latka przez rodziców. I chyba z pół roku myśmy tym się nie zajmowali, ale tak gdzieś po pół roku odczuliśmy jakieś takie dziwne ruchy jakby w brzuchu. No dobrze, my wiemy, że jest ta siostra. On pewnie wie, że ma siostrę. Nigdy nie mówił nam, że ma siostrę i gramy w taką układankę. My wiemy, że masz, on wie, że ma, ale razem nie wiemy, że ona jest. I ja zacząłem mieć taką myśl lękową, co będzie, jak będziemy grali w tą tajemnicę, na przykład do 16 roku życia, a on w 16 roku życia powie tak, nic nie zrobiliście dla mojej siostry, jestem wami zawiedziony, właściwie jesteście do niczego,
po prostu kłamcy i egoiści. Decydując się na adopcję Pawła razem z Kasią, twoją żoną, nie wiedziałeś jeszcze o tej całej drodze, którą będziesz dalej szedł. Nic nie wiedziałem. Jak myślisz, gdybyś wiedział, że za tym pójdą te wszystkie konsekwencje, czy tak samo byś zdecydował, gdybyś na początku miał całą tę świadomość? Ja tego nie mogłem wiedzieć, a chyba nawet gdybym wiedział, to bym tego nie słyszał. Bo tak silna była potrzeba bycia dla tego dziecka, że wszystkie takie tam wiadomości to byśmy traktowali jako dyrdymały. No po co to mnie dzisiaj obchodzi, jakieś krakanie? Dzisiaj jest mały chłopiec, który mówi do ciebie drugiego dnia tatusiu, prawda? I to załatwia całą sprawę, całą teorię. To dopiero potem codzienność jak gdyby niosła obciążenia. No myśmy 9 miesięcy się nosili, tyle ile ciąża trwa standardowo, z decyzją o przyjęciu Kasi. I równo w 9 miesięcy od wzięcia Pawła przyjęliśmy do naszego domu Kasię. Kasia była poważnie chora. Ona była upośledzona umysłowo w stopniu głębokim, zupełnie leżąca. No dość powiedzieć, że kiedy miała pół roku, zmarła jej mama i ona trafiła na następne półtora roku życia swojego do domu dziecka, gdzie głównie stamtąd wyjeżdżała do szpitali i wracała, także... A chorowała na dziecięce porażenie mózgowe. Na dziecięce porażenie mózgowe i wszystkie inne choroby, które się plączą przy takim ciężkim stanie, więc to były ciężkie infekcje przewodu pokarmowego, wątroby, płuc. No, 2 lata mając ważyła 7 kilo, czyli tyle, co waży w tej chwili dziecko w Polsce 5-miesięczne. Pesymizm medyczny rzucił to dziecko, że tak powiem, w taką otchłań, że ono nie ma szans, a myśmy z żoną zaczęli ją z tej otchłani, że tak powiem, wybierać, wyciągać każdego dnia, pracując z nią usprawniająco. W tej chwili jest umysłowo i manualnie samodzielna, ma 27 lat, pracuje w firmie komputerowej na tam stanowisku przetwarzania danych w bazach danych przez internet. Jest osobą, która się kontaktuje ze światem, odprowadzi dla mnie rejestrację tam do gabinetu między innymi, bardzo mnie zresztą obsztorcowując i ustawiając, jeśli chodzi o jakieś tam moje niekonsekwencje i zapomnienia. Co musiałoby się zdarzyć, żebyś tego nie zrobił wtedy? No wszystko było przeciwko temu, bo to było jakby nieracjonalne, prawda? Dziecko upośledzone w takim stopniu, to zdrowi rodzice oddają takie dzieci w Polsce do domów opieki. Takich dzieci w Polsce 22 tysiące jest w domach opieki, no w Grabiu i tam w innych miejscach, dzieci z ciężkimi upośledzeniami i nikt nie ma do nich pretensji. No, medycyna mówi, oddajcie zanim pokochacie i do dzisiaj takie podejście niestety pokutuje. Ja tylko zawsze jestem zły na to, jak telewizja, czy media, czy prasa nieraz krytykuje bardzo różnych rodziców niewydolnych, którzy używają przemocy, czy piją, czy zaniedbują dzieci, ale mają te dzieci ze sobą, a zostawiamy w spokoju na przykład tych, którzy mając wszystkie warunki, nawet materialne i domowe, swoje dzieci uszkodzone oddali w opiekę państwa i się nimi nie interesują. Matka alkoholiczka to ktoś, co przeżywa dramat, a nie łobuzica. Warto by pokazać te matki nie tylko wtedy, kiedy zapomniały wózek z dzieckiem, czy dziecko wypadło z balkonu, tylko ich codzienność, na przykład w jaki sposób jest dostępna dla nich pomoc, kto im sprzyja, czy mają asystentów rodzinnych. My się interesujemy tylko wtedy tym, kiedy się stało coś bardzo dramatycznego, ale dalsze losy tego dziecka. No miało 4 promile, już potem pies z klawonogą do niego nie wrócił, prawda? Tylko 4 promile są newsem. Ta, no teraz mamy 15 promili rekord świata w Polsce przez mężczyzn, 14,7. Co się zdarzyło, że postanowiliście przysposobić kolejne dzieci? To był 2002 rok. Kasia usprawniona w tym czasie miała już 16 lat. No i oczywiście mając 16 lat i mając pewną niepełnosprawność, zaczęła też nam dopytywać, czy nie jeszcze jest czas, żebyśmy my pomogli jakiemuś jeszcze jednemu dziecku. Ja wyjechałem na jakieś spotkanie oazowe z tym synem Pawłem i tam nas moja Kasia telefonem dopadła, mówiąc w ten sposób, słuchajcie, w tej miejscowości jest ośrodek adopcyjny, pójdźcie, sprawdźcie, może tam mają jakieś dzieciny do wzięcia. No i kiedy wszedłem do ośrodka adopcyjnego w Ostródzie, pani powitała mnie od progu, bo znała mnie z jakiegoś szkolenia i pyta, w czym mogę pomóc, a ja mówię, no szukamy razem z moją rodziną 7-letniego dziecka do przysposobienia. Jesteśmy gotowi od zaraz.
pani powiedziała, no nie mamy 7-latka, ale mamy 4-latkę i 3-latkę, więc razem mają 7. Byłeś tak bardzo gotowy, że powiedziała do ciebie prowadząca ośrodek, mam 2 dzieci, 2 dziewczynki w takim wieku i ty już wiedziałeś, że nie musiałeś na nie spojrzeć? Nie, tylko zadzwoniłem do domu, że takie dziewczynki. One przed mówią, spotkaniem ich? Przed, tak. No, że wtedy sprawdź jakie wymiary i tak dalej, bo będziemy gotowi. No i a jeszcze nie wiedziałeś, kto. Ja się zatrzymuję, bo jestem niebywale zaskoczona. W ogóle nie wiedziałem, jak wyglądają nawet. A co to ma za znaczenie? Dwóch ludzi czeka na pomoc. Zupełnie ci to było obojętne? To no ja wiedziałam, że jedne są upośledzone umysłowo, ale myślę, że z jedną sobie dałem upośledzoną radę, to i z drugą. Nie, to były wątpliwości, ale ja wiem, jakoś one zniknęły. No, człowiek wtedy działa trochę w takim jakby stanie zakochania, czy jakiegoś takiego wzbudzenia. Nie, na wadze tego nikt nie kładł. Pierwsze spotkanie z dziewczynkami, jak wyglądało? To można by wspominać, bo to były bardzo takie, bym powiedział, za serce łapiące momenty, ale ja może bym już nie poruszał się tak w takich tych takich sielskich wątkach, tylko w takim wątku bardziej z wątpliwością. Mianowicie żyli i żyją rodzice dziewcząt i ja wiem, że to będzie program telewizyjny, więc też muszę się liczyć z tym, że oni mogą tego słuchać. My do tej pory jesteśmy rodziną zastępczą dla nich, bo liczyliśmy i liczymy może jeszcze, że rodzina pochodzenia jakby sięgnie po te dzieci. I to nie mam na myśli tylko taty i mamy, którzy są z powodów zdrowotnych i już innych, nie chcę mówić, jakby mało wydolni i sąd jakby odebrał im władzę rodzicielską. Ale mamy takie poczucie, że te dzieci mają swoje korzenie, ale z tymi korzeniami tracą kontakt. My raz w roku tam jeździmy, ale nie widzimy rozwoju tej sytuacji, ani gotowości rodziny, żeby jakby na łono przyjąć swoje 2 odłączone owieczki. No nie chcę wchodzić w intymne różne szczegóły, ale coraz więcej widzimy u dziewczynek, że one jednoznacznie optują jakby za nami i że powoli ten dylemat rozwiązują w ten sposób, że się w nas zakochują, młodsza bardziej, starsza, ponieważ była bardziej doświadczona i dojrzalsza, może wolniej i że tak naprawdę my musimy. Przed nami być może, jak się już nic nie zmieni, to decyzja o ich adopcji. I to wcale nie gdzieś w odległej przyszłości, bo to się musi stać zresztą przed 18 urodzinami. No to jest dynamiczne. Nie umiem powiedzieć, co zrobimy i kiedy i co jest bliższe jakby prawdzie czy potrzebie. Chyba oddamy to w ich ręce. Kiedy człowiek ma 13 lat, to dla sądu może wypowiedzieć się tak lub nie. I my być może skorzystamy z tego, bo one mają już obie ukończone 13 lat, że ich zdanie będzie wzięte pod uwagę. Czy po tym swoim doświadczeniu jesteś pewien, że powinno się poznawać dzieci adoptowane albo dzieci w rodzinie zastępczej z ich rodzicami biologicznymi? Nie jestem pewien. W przypadku zastępczych jestem pewien, że tak, bo to wynika z przepisów prawa nawet, że rodzic zastępczy powinien sprzyjać podtrzymaniu więzi, ale zdaję sobie sprawę, że są rodziny adopcyjne, które nie chcą tego robić i chyba też mają do tego prawo. Najważniejsze, żeby dziecko wzrastało w prawdzie. Na przykład dowiedziało się według mnie się wcześniej o fakcie swojego adoptowania. Z tym faktem wzrastało. Na każdym etapie rozwoju umiało o to i chciało i mogło zapytać, a nie z powodu lojalności na przykład ukrywało pytania. Z powodu lojalności w stosunku do rodziców adopcyjnych. Nie zrobię wam tego. To jest tego. Obciążenie duże, myślisz? Może być obciążenie. Chęć bycia dobrym dzieckiem dla tego rodzica? No na przykład obawa przed odrzuceniem. Ja słyszałem takie teksty w adopcyjnych rodzinach, kiedy się stawiało różne wymagania, że dziecko krzyczało, to po co mnie braliście, albo oddajcie mnie, albo chcę wrócić do mojej mamy. A to jakie było tak naprawdę wołanie twoim zdaniem? Kochajcie mnie jeszcze mocniej. A nie musi być, nie oznacza żadnych tam tendencji ucieczkowych. Może, ale niekoniecznie. Żeby była prawda, no. Czy jest dużo dzieci, które potrzebowałyby rodzin zastępczych, których rodzice nie dają sobie rady z nimi? Słyszałem ostatnio, że na terenie Wielkiej Brytanii 500 polskich dzieci potrzebuje rodzin zastępczych. I pytanie, kto w Wielkiej Brytanii zajmie się tymi rodzinami, bo tamten system z pomocy umieszcza te dzieci w rodzinach brytyjskich, gdzie bariera językowa i kulturowa jest taka, że oni sobie z nimi nie radzą. Powiem takim obrazem. Książeczki zdrowia naszych dziewczynek
były pełne skierowań do różnych badań, które pani doktor Lejonowa wypisywała, mama nie realizowała. Pytanie, kto miał to monitorować? Mama z problemami czy służby społeczne? Prawda? Są rodziny, gdzie potrzeba asystenta rodzinnego i asystent rodzinny, gdyby nawet kosztował 2 czy 3 tysiące miesięcznie budżet danej gminy, to będzie tańszym rozwiązaniem i ekonomicznie, i emocjonalnie, niż rozparcelowanie siódemki dzieci do domów dziecka, gdzie koszt jednego dziecka przekracza, jest około 4 tysiące miesięcznie, lub do rodzin zastępczych, gdzie trzeba zwrócić koszty wychowania i pieczy w wysokości około 1200 zł miesięcznie, to nasze państwo stać na to, żeby tą rodzinę rozparcelować, dzieci poumieszczać, a rodziców pozostawić po prostu z pustym gniazdem, gdzie jest jeszcze więcej miejsca na wódkę. Często się mówi, nie adoptuj dziecka, nie bierz dziecka do rodziny zastępczej, bo on i tak jak wyrośnie, okradnie cię, ze złości się na ciebie, odrzuci cię. To są przepowiednie, nie, bardziej takie typu czarownica, natomiast to jest prawda, że to są trudne dzieci, ponieważ one się zawiodły na dorosłych, zawiodły na świecie, mają niskie poczucie bezpieczeństwa, często manipulują, konfabulują, kłamią, ponieważ to są strategie, które wyniosły ze środowiska, w którym wzrastały. I teraz one być może używają tych samych narzędzi do wywierania wpływu. Mają kłopot z przyjmowaniem wpływu, z szanowaniem granic. Jednocześnie potrafią być bardzo urocze i uwodzicielskie dla ludzi obcych. Czyli tam, gdzie jest relacja z dystansem, radzą sobie. W intymności sobie nie radzą, bliskości. Jesteś katolikiem. Jak ty odbierasz dyskusję, która bardzo często toczy się w Polsce na temat tego, czy pary homoseksualne powinny mieć możliwość adoptowania dzieci, czy nie? 20 lat temu, będąc w jednym ośrodku brytyjskim, na konsultacji z moją Kasią, zobaczyliśmy parę rodzicielską, która się składała z dwóch kobiet. No jedna była ubrana bardziej, powiedzmy, po męsku, druga bardziej po kobiecemu. Jedna jakby z nich pełniła rolę ojca, druga mamy. One z wielkim zapałem zajmowały się niewidomą i porażoną dziewczynką. I kiedy tam zorientowałem się, że one mogły jako para homoseksualna dostać dziecko do adopcji pod warunkiem, że ono będzie niepełnosprawne. Czyli jakby państwo w tamtych latach, i u nas było coś podobnego, że na przykład dzieci uszkodzone, dzieci z upośledzeniami chętnie dawano w adopcję kobietom samotnym. Czyli tam, gdzie był problem, gdzie była trudność, zamiast ułatwić, to dawano ciężki orzech do zgryzienia. No ja nie wiem, czy to jest etycznie w porządku, ale no tak by to było, że jeśli na przykład para homoseksualna jest w stanie zapewnić bliskość dziecku, którego nie chce nikt, no to pytanie, czy dobrem dziecka się kierujemy i co to znaczy dobro dziecka i czy ta para może działać destrukcyjnie na to dziecko. No wydaje mi się, że te osoby powinny być poddane jakiejś, tak jak i wszystkie inne i pary heteroseksualne, jakiejś takiej diagnozie, jakimi oni są ludźmi, prawda? Czy mają poczucie bezpieczeństwa, jak sobie poradzili z własnymi stratami, jaki mają poziom, nie wiem, energii, zdrowia. Jakie mają motywy? Ja nie byłbym takim jednoznacznie wylewał, prawda, z kąpielą to dziecko, że nie, ale myślę sobie, jakim jesteś człowiekiem, co jest dla ciebie ważne, czy jesteś uczciwy, no co to chyba nie musi mieć wspólnego nic z orientacją seksualną. Skąd wrogość w stosunku do takiej demonstrowanej dobroci, jaką jest pokazanie światu? Można pokochać kogoś, kto nie jest twojej krwi. Można pokochać kogoś, kto jest słabszy. Mi się wydaje, że ta niechęć jest związana z tym, że rodzicielstwo zastępcze porusza w kimś jego własne opuszczenia, zaniedbania, egoizmy, bo patrzy, oni mogą, a ja? A co ja zrobię? A może ja wobec swoich dzieci nie jestem w pełni dostępna, czy ja wiem, no, coś w ludziach budzi, co ich dotyczy, a nie tych ten zastępczy jest tylko jakby ekranem, na którym on wyświetla jakieś swoje emocje. Była u mnie rodzina, która przyjechała z dzieckiem adopcyjnym, które miało na imię tak, a w samochodzie była tabliczka z jakimś innym imieniem. Ja pytam, a to czyje imię? Ja myślałem, że
pieska czy czegoś, no jakiś tam Marzenka, no nie wiem co to było, a oni mówią, a to jest imię naszego dziecka, które zmarło, więc w samochodzie, gdzie siedzi moje dziecko adopcyjne, ja mam tabliczkę z imieniem dziecka, które zmarło. Może to nic, a może to wiele, prawda? Pytanie, na ile w nich to dziecko ma swoje miejsce, a na ile zajmuje cudze miejsce. Na ile zajmuje cudze miejsce, bo jak zajmuje cudze miejsce, to nie wróży to nic dobrego, bo on może nie spełniać oczekiwań, które są przeadresowane na niego. No powiedzmy, wszyscy w tej rodzinie od wieków byli farmaceutami, a to dziecko przysposobione może być najwyżej fasowaczem w aptece, tak? Albo może konopie w garażu posiać. Ono po prostu ma inne możliwości, inny poziom. Ono musi dostać swoją kartę w tym domu. Czy zawsze silniejszy daje słabszemu? Jeśli jest proces dawania, to jest w obu kierunkach. Tutaj takie właśnie słowa profesora Andrzeja Wojciechowskiego mi się przypomniały. W murze są twarde cegły albo otoczaki i jest wapienna zaprawa. Czyli ta słaba zaprawa dźwiga ten mur, chociaż jest słaba. Czyli obecność koło siebie elementu słabego i mocnego, aż nie do końca z takim przekonaniem, kto w danym momencie jest mocny, a kto słaby. Po prostu razem coś takiego jak w buberowskim dialogu. Ja tobie, a ty mnie i w jakimś momencie nie wiemy kto komu, bo razem, tak? Czyli żeby mur świata nie runął, potrzebna jest też słaba zaprawa, krucha czasem. Słaba zaprawa, a potem wymiana ról w danej tam sytuacji. Każda adopcja jest dobrem, nawet jeśli ma się skończyć rozpadem. Dlatego, że dla tego dziecka bycie z kimś w jednym domu, dzielenie dachu, stołu, bliskości, nawet powierzchowne i nawet potem rozstanie i poczucie utraty i tęsknota są lepsze niż brak przynależności do kogokolwiek. Jeśli damy akceptację i damy bezpieczeństwo, to niechby nawet i to się skończyło z jakichś powodów, to i tak to będzie anielski czas mimo wszystko. Ja myślę, że to jest bardzo dobry finał naszej rozmowy. Bardzo ci za nią dziękuję.